od gigantów. Tak dużo podróżowałem między światami, że uznali, że wygodniej będzie wprawić mi kryształ w oko, bym go nie zgubił. Bolało? Nie! Przezornie obaliłem przed faktem 16 kufli piwa Morskich Dziewic. Tak się uchlałem, że chciałem przekonać gigantów, by wstawili mi kryształy w sutki. Prawie mi się udało! Wyobrażasz sobie? Mimir o cycach z Bifrostu? To były czasy. Dobrze, dobrze, już przestaję. Nie wiem, czemu ktokolwiek chciałby tu przyjść, ale jesteśmy. Ale tu cuchnie. A to co ma być? Ta mgła jest przeklęta. Przeklęta? Zgadza się. Od razu nas nie zabije, ale lepiej nie zwlekać. Kolejny powód, żeby uwielbiać Niflheim. Co takiego? Dziwny. Tak. Dziwny materiał. Wytrzymujesz tu, Sindri? Ta mgła jest obrzydliwa. Myślisz, że... pokonuje mnie odrobina mgiełki? No cóż, masz rację. Jestem w trakcie prac nad pancerzem, który osłabi jej efekty. Potrzebne mi materiały są tu, w warsztacie Iwaldiego, ale... oczywiście są spowite tą ohydną mgłą. Czekaj. Ostatnio taki właśnie pancerz znajdował się w głównej komnacie warsztatu. Jest zapieczętowana, ale jeśli zbierzecie dość ech mgły, stworzę kamień wejścia. No i proszę. Nie radzę zbyt długo przebywać we mgle. Ten odór przylgnie wam do włosów, broni, pancerzy, a ja nie tknę waszych rzeczy, póki te wszystkie paskudne żyjątka nie spłoną w ogniu Muspelheimu. A poza tym jest zabójcza. Znalezienie ech mgły w warsztacie nie powinno być problemem. Natomiast ujście z tego z życiem... Co to za miejsce? Stoicie właśnie przed wejściem do warsztatu Iwaldiego. Wspaniałego przykładu geniuszu krasnoludzkiej techniki. Czemu tu tak cuchnie? Straszny smród, co? Wiesz, to długa historia, ale mówiąc krótko, Iwaldi zadarł z niewłaściwymi mocami, a konsekwencje wiszą w powietrzu. Czyli Iwaldi wywołał mgłę? Nie, nie. Niflheim zawsze był krainą mgieł. I śniegu. Ciągłego śniegu. I wiatru, i lodu. Nigdy nie było to zbyt gościnnie. Ale Iwaldi zdołał jakoś ujarzmić te lodowe moce. I tworzył dzieła, które zadziwiały zarówno ludzi, jak i bogów. Wow. Otóż to. Wow. Co było potem? Jak Iwaldi stworzył te dzieła? A, tak, no... Odynowi nie spodobało się, że krasnoludy tworzą rzeczy, które mogą mu zagrozić, więc wkroczył do akcji. Iwaldi był wściekły i nie poddał się. Problemy zaczęły narastać i... oto efekty. Przeklęta mgła. Dlatego należy unikać bogów. Nie myślałem, że tu wrócisz, skoro pogodziłeś się z Brokiem. Wszystko gra? O, mało powiedziane. Wiesz... w czasie tej rozłąki obaj naprawdę rozwinęliśmy skrzydła.
to co tutaj robisz? Musiałem się przewietrzyć. Słuchaj, kocham tego głąba. Ale on cuchnie jak wielka góra łajna. Tu jest jakiś napis. Każdym razem zmienia się całe wnętrze? Niesamowite! Atreusie, skup się. To nie jest bezpieczne miejsce. Nie ma jak krasnoludzka inwencja. Cudowna i groźna.
Uwaga, ojcze! Wyglądacie najlepiej. Ojcze, uważaj! Komnata.
Że macie już echa i nie zginęliście. Dobra robota. Sindri, jak można zrobić coś z mgły? Powiem ci, że tutejsze krasnoludy tworzyły z mgły Niflheimu prawdziwe cuda. Wypatrujcie ech mgły, chłopcy! Czego ja bym z nich nie wytworzył? Zgubiliśmy się? Nie. Co ja miałem wam jeszcze powiedzieć? Dokąd teraz?
sporo ciekawych miejsc. Widzę, że macie już echa i nie zginęliście. Dobra robota. Sindri, jak można zrobić coś z mgły? Powiem ci, że tutejsze krasnoludy tworzyły z mgły Niflheimu prawdziwe cuda. Wypatrujcie ech mgły, chłopcy! Czego ja bym z nich nie wytworzył? Jest tu sporo ciekawych miejsc. Nie dajcie się Draugrom! Co my tu jeszcze robimy?